Chciałem pokazać wam ciekawostkę. Mianowicie, wyobraźcie sobie, że profesor Jacyna Onyszkiewicz, fizyk znany, tak, zaczął operować językiem zbliżonym do naszego. Ale jakoś, nie mam niestety tekstu źródłowego. Mam tylko artykuł, w którym zrzędzą na niego. Oczywiście cytują pewne elementy, ale nie wiem czy wszystko, nie wiem czy dokładnie, więc ja jeszcze zdania nie mam. Trzeba by się zapytać kolegi Andrzeja, czy miał jakieś kontakty z profesorem Jacyną Onyszkiewiczem, no bo ja się nagle dowiaduję z nie o tym. On ma wykłady od czasu do czasu w Radiu Maryja. Tam swojego można ściągnąć sobie te wykłady. Taka na pograniczu fizyki, filozofii. Ale tutaj jest jakiś... Historii Poznania. Ja wiem, ale tutaj jest taka historia. Mianowicie... O! Czy kwanty się modlą? Taki artykuł jest. Niejakiego Waldemara Kuchannego. No i tutaj są, już tam komentarze pominę. W każdym razie zaznaczają, że profesor Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz pisze mniej więcej tak. Fizyka kwantowa nie opisuje przesuwania się obiektów w przestrzeni i czasie, tylko przesuwanie się prawdopodobieństwa. Prawa fizyki kwantowej odnoszą się do szans, a nie do obiektów. Przypominam to, cośmy w zeszłym roku przerabiali. Oczywiście język fizyki kwantowej jest wyłącznie językiem ilościowym. I można tu przypisywać masę lub nie. Według tego streszczenia Jacyna Onyszkiewicz twierdzi, ale tak by z tego wynikało, że po prostu abstrahuje od masy, ale nie od przestrzeni, dlatego że te prawdopodobieństwa są w przestrzeni, a nie poza przestrzenią. A dalej pisze tak, nie można mu przypisać żadnych parametrów fizycznych, na przestrzeń nie jest fizycznym, to co jest fizycznym parametrem? Kwanty nie są więc materią, ale zbiorem informacji. Może są zbiorem informacji, to zgoda. Ale informacji, które są co najmniej umiejscowione w przestrzeni, niekoniecznie mają masę. Dalej profesor... Obiekty kwantowe. Słucham? Obiekty kwantowe trzeba powiedzieć, nie kwanty, bo co to jest kwanta? Kwanta jest tylko pewna porcja. A mówimy o obiektach materialnych, na przykład cząstki elementarne to są obiekty. No dobrze, ale to, to jest źle język. Ale to są, ale trzeba pamiętać, że są takie cząstki elementarne, które nie mają masy. No tak, ale, właśnie. Ale są to. Ale zawsze są one gdzieś w przestrzeni umiejscowione. Nie, ja chciałbym tylko o terminie mówić, że obiekty kwantowe, czy, a nie same kwanty. No. Nie trzeba mówić z kwanty, bo to kwant. To jest zupełnie inne pojęcie. No. No, myśmy to sobie już omawiali, tylko ja referuję, co z tego wynika na temat profesora Jacyny Onyszkiewicza. Poza tym... No. Kwant oznacza, że parametry fizyczne są porcjowane, nie mają kontinuum. To są tylko prawdopodobieństwa. Tak, tak. Tylko... To jest zgodne z opisem. A swoją drogą, no tak. No. Funkcja falowa podaje prawdopodobieństwo obiektu w przestrzeni, w czasie. To są po prostu zbiory informacji, ponieważ informacje się też zapisuje. Ale te informacje są o rzeczywistych obiektach, które zaraz. To już jest założenie filozoficzne. Bo jeżeli ktoś jest idealistą, to obiekt rzeczywisty dla niego to są jego wrażenia. A czy on obiektywnie istnieje, to go w ogóle nie obchodzi. Tu trzeba bardzo uważać, bo my milcząco robimy pewne założenia filozoficzne, które nam się wydają oczywiste, ale na przykład subiektywnym idealistom to w
się nie wydaje. Co w syzmie na przykład? No już skrajny przypadek są w syzmie, oczywiście. Dalej profesor pozostawia chwilowo kwanty same sobie i ogłasza, że wszechświat musiał być stworzony z wszechwiedzy. No ja nie wiem, czy profesor Racynał Ruszkiewicz używał pojęcia wszechwiedzy, myśmy używali pojęcia wszechinformacji. No i to jest wyjaśnione, czyli zbioru informacji, od którego nie ma żadnego większego zbioru, bo nie było innego sposobu. Profesor Racynał Ruszkiewicz stawia zaraz za tym tezę, że i owszem, w ramach rozwoju nauki będziemy poznawać coraz bardziej naszą rzeczywistość, ale ten proces poznawania nie będzie się ciągnął w nieskończoność. I tu się zbliżamy do podstawowego dowodu naukowego na istnienie Boga. Bo skąd ta wszechwiedza musiała się wziąć? Musiał być ktoś, kto wie, co się z kwantami dzieje, bo rozumie absolutnie wszystko i jego wiedza jest tak wielka, że nikt nie ma większej. To Bóg. Bóg jest wszechwiedzą. Ponieważ Bóg wie wszystko, a my siłą rzeczy mniej od Niego, to nie jesteśmy w stanie Go poznać. Podobnie jak nie jesteśmy w stanie poznać rzeczywistości kryjącej się za prawami fizyki kwantowej. To o czym żeśmy mówili. Co należało udowodnić jak na wstępie. Więc ja z tego nie wiem po prostu, czy profesor Racynał Ruszkiewicz jest realistą czy idealistą. Z tego opisu raczej by mogło wynikać, że jest idealistą. Bo w katolickiej myśli są oba nurty. Święty Augustyn był idealistą, a święty Tomasz Akwinu realistą. Z tego, że profesor Racynał Ruszkiewicz jest katolickim myślicielem, to jeszcze nie wynika rozróżnienie, czy jest idealistą, czy realistą. No tu z tego by raczej wynikało, że idealistą, ale obawiam się, że autor tego artykułu nie rozróżnia tych subtelności, dlatego że filozofia marksistowska i postmarksistowsko-stalinowska, nazwijmy to ściśle, idealizmowi przeciwstawia materializm, a to wiemy, że to są terminy z zupełnie innych podziałów. Pamiętamy jakich, czy nie? Teorii poznania i ontologii. Oczywiście, oczywiście. Tak jest. Z tezami artykułu nie można polemizować, albowiem konkluzje na gruncie obowiązującej logiki są dość absurdalne. No właśnie, co to znaczy obowiązująca logika? Jest ustawa jakaś w tej sprawie. Prawdopodobnie autor ma na myśli tradycyjną logikę dwuwartościową. Dobry. Dalej, profesor pisze, bez założenia, że Bóg jest trójosobowy, samo istnienie stworzenia człowieka wydaje się mało sensowne i poza tym nie można by stwierdzić, dlaczego człowiek miałby mieć wolną wolę. Profesor nie wyjaśnia, dlaczego akurat trójosobowy, a nie pięcioosobowy albo dwuosobowy. Ale to wyjaśnia. Po prostu tak wynika z przyjętych przez niego definicji, ale oczywiście definicje mogą być różne i tyle. On to wyjaśnia, bo są nagrania tych jego audycji na portalu Radia Maryja i tam można to wyciągnąć z tego. I on to wszystko wyjaśnia. To są rozmowy niedokończone. No właśnie, ale jak on parę razy był zapraszany. Jak on wyjaśnia. Już nie pamiętam w tej chwili, ale wiem, że jest nagrane. To jest najistotniejsza rzecz. Czy on wychodzi z aksjomatycznej teorii poznania, czy z czego innego? Chciałbym odsłuchać jeszcze raz. A, no to jest bardzo istotne sprawa. Bo mnie chodzi po prostu o to, czy profesor Jacyna Onyszkiewicz posługuje się już naszą aksjomatyczną teorią poznania, czy jeszcze nie. To jest zbliżone, ale co najmniej zbliżone, identyczne. Dalej, rozprawia się też profesor z teorią ewolucji. I tu cytat. Jeżeli nie było człowieka, to nie było też wszechświata. A przecież my obserwujemy, że wszechświat ma 14 miliardów lat.
A tu znowu dochodzi do głosu prawo fizyki kwantowej, które mówi, że jest to tylko zbiorem możliwości, nie można mu niczego przypisać. Czyli wszechświat powstał w momencie, kiedy powstał człowiek. No, to wyznaczyło, że pan Jacyna Onyszkiewicz jest idealistą. No to już jest bełko, ale... No nie, to jest cytat, bo to jest kursywo napisane. Więc to ma być cytat. Więc słuchajcie, ja powiem tylko tyle, że jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach próbuje mieszać język tradycyjnej nauki i tradycyjnej filozofii z pojęciami czy to aksjomatycznej teorii poznania, czy ogólnie jakościowej teorii informacji, to mogą takie rzeczy wychodzić. Tylko, że nie można mieszać w jednym tekście dwóch różnych języków i terminów, które w różnych językach co innego znaczą. I tak, przede wszystkim, jeżeli profesor Jacyna Onyszkiewicz nie używa aksjomatycznej teorii poznania, jakościowej teorii informacji, a w wypadku człowieka teorii procesów autonomicznych, to ja nie wiem, jak on te swoje dowody przeprowadza, ale miesza tutaj terminy wywodzące się z teorii informacji. To znaczy kwanty definiuje informacyjnie, czego w tradycyjnej teorii kwantów nie było. To już jest próba unowocześnienia teorii kwantów, ale jeśli tutaj operuje rachunkiem prawdopodobieństwa, to jest to wyłącznie poziom matematyki, a nie na przykład logiki aksjomatycznej informacyjnej, nie mówiąc już o ogólnej jakościowej teorii informacji. I tutaj pojęcie informacji może mieć sens oczywiście w teorii kwantów, bo w tym naszym języku można wszystko zapisywać. Te tradycyjne wszystkie teorie się zapisują, ale odwrotnie już nie. No to jakbyśmy mieli nowy program komputerowy, w nowym programie powinniśmy zapisać wszystkie teksty zapisane w starym programie, ale odwrotnie już nie. I tutaj obawiam się, że coś takiego się zdarzyło. Jeżeli teoria kwantów operuje językiem rachunku prawdopodobieństwa, to możemy tu tylko mówić o informacjach identyfikujących, a nie informacjach opisujących. Nie mówiąc już o klasyfikacji z punktu widzenia wartości sterowniczej, bo to jest jeszcze inna sprawa. I w związku z tym na poziomie matematyki rozważania filozoficzne no to mogą prowadzić do takich, jak to kuzyn dobrze zauważył, do bełkotu po prostu, który się nadaje tylko do wyśmiewania w takich gazetach. Nie sądzę, żeby on tutaj cytat jakoś przemienił. Jak jest kursywą, to jest cytat i prawdopodobnie taki tekst był. Więc to jeszcze raz się okazuje, że bez nowoczesnej wiedzy próby polemik filozofami drugiej strony są skazane na niepowodzenie. Przede wszystkim mieszanie poziomu, powiedzmy, nauki z poziomem filozofii. U podstaw każdej nauki leży jakaś filozofia. Oczywiście, jeżeli się przyjmie filozofię realistyczną, to wtedy można przeprowadzać dowody. Jeżeli się przyjmie idealistyczną, to procedura dowodowa może być zupełnie inna. Będzie polegała na uzgadnianiu stanowisk różnych autorytetów i żonglowaniu cytatami. Tu zresztą pan ten pisze bardzo ciekawie. Proszę bardzo, przeczytam, jak na to reaguje autor. Jak inżynier Bogdan S. zajrzał do skarbnicy innej wszechwiedzy, mianowicie do wyszukiwarki Google, wpisał nazwisko Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, wyszło mu, że to faktycznie profesor fizyki, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Udziela się na antenie Radia Maryja.
już westchnął, że nie ma się o co dziwić ani przejmować teoriami profesora, ale wyszło mu także, że Jacyna był członkiem Polskiej Akademii Nauk. Obecnie zaś zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni tam funkcję kierownika Zakładu Fizyki Kwantowej UAM. Czyli tu widzimy, zaczyna się żonglowanie autorytetami. Badamy, jakiej rangi autorytetem jest druga strona, czyli w tym wypadku Jacyna Onyszkiewicz. No tu się inżynier mówił, cytuję dosłownie, bo co innego facet pisujący niedorzeczności na rachunek ojca dyrektora Rydzyka, a co innego, jeśli facet pisuje je na rachunek rektora UAM profesora Bronisława Marciniaka i minister Barbary Kudryckiej od Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz całej Nauki Polskiej. Machnął więc 10 marca 2011 roku list polecony priorytetem na Wydział Fizyki UAM do tamtejszej Rady Naukowej. Z pytaniem, czy szanowna rada ma zamiar, co szanowna rada ma zamiar zrobić z fantem w postaci wypisywanych, jak to określił Bredni, przez ich pracownika naukowego, wychowawcy młodych pokoleń przyszłych fizyków. Rada inżynierowi Bogdanowi S. nie odpisała. Po miesiącu Bogdan S. napisał do prof. Drhab Ryszarda Naskręckiego, dziekana Wydziału Fizyki, bez odpowiedzi. Pod koniec kwietnia wysłał kolejny list na ręce profesora Bronisława Marciniaka, rektora uczelni. Z tym, że uprzedził uprzejmie rektora, że jeśli tym razem bądź co bądź państwowa uczelnia utrzymywana z podatku nie zareaguje, to że będzie starał się upublicznić. Dwumiesięcznik Miłujcie się ukazuje się bagatela w kilkunastu pozapolskim językach. Hiszpańskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, bułgarskim, ukraińskim, czeskim, słowackim, rumuńskim i węgierskim, a nawet jeden z numerów ukazał się w języku amharskim, używanym w Etiopii. Wszędzie już ludy znają osiągnięcia polskiej nauki. Kolejny list inżynier Bogdan S. napisał do redakcji nie. Pisze w swoim artykule profesor Jacyna Onyszkiewicz, cytat z Onyszkiewicza, w średniowieczu nikt nie myślał o ateizmie, o tym, że istnienie Boga można kwestionować. Koniec cytatu. Co racja, to racja. Jest gorzej niż w średniowieczu, ale dzięki osiągnięciom naukowym profesora Jacyny Onyszkiewicza mamy szansę wyjść z tych mroków darwinizmu, naturalizmu i postmodernizmu. Zauważcie, że o realizmie tu nie ma mowy. No więc widzicie, to są skutki używania staroświeckich metod i staroświeckiego języka. Bez uwzględnienia aksjomatycznej struktury procesów poznawczych, o której myśmy cały poprzedni rok tutaj dokładnie mówili. Jest ona z mojej metacybernetyce, jeżeli kogoś to interesuje, na portalu Autonom w nowościach, chociaż to już nie jest taka super nowość, ale w nowościach jest powiedzmy napisane, jest opublikowany pełny tekst. Dobrze, więc tu po prostu trzeba się uczyć. Upłynął wiek złoty, to zauważcie, że niektóre z tych cytatów, ktośmy zauważyli, z profesora Jacyna Onyszkiewicza, to jest bełkot. Nie sądzę, żeby fałszowano cytaty, bo jeszcze dotychczas nie złapałem na czymś. Ale można też wyrywać z kontekstu niektóre zdania i wtedy inne przemilczeć, wtedy też powstanie niezrozumiałe. No tak, ale jaki tu może być kontekst, który zaprzeczy temu, co zostało w tym zdaniu podane? No chyba żaden. No chyba żaden. A druga sprawa, z tekstu, który tu cytują, ja nie wiem, czy profesor Jacyna Onyszkiewicz jest idealistą, czy realistą? Bo jak jest idealistą, to niech żongluje, może sobie żonglować z cytatami z autorytetów, tak jak z nim polemizują urbaniści. Atakują go z pozycji biurokratycznego idealizmu, jak ja to nazywam. Znaczy żonglowanie na autorytety. To znaczy
realistą, nie są ci nie żonglują autorytetami, tak jak ja znam Jacka Mieszkiewicza. No, raczej. No ale przepraszam, ale żonglowanie autorytetami to jest jedna z odmian idealizmu, a są też inne odmiany, takie bezautorytetowe, których po prostu wrażenia profesora Jacyny Onyszkiewicza będą źródłem poznania. Na przykład, ja nie wiem, z tego się nie jestem w stanie zorientować, a autor tego artykułu prawdopodobnie nie rozróżnia tych antynomii realizm, idealizm oraz powiedzmy na poziomie teoriopoznawczym ta druga autorytetów, realizm i idealizm. Ani śladu rozróżnienia tych rzeczy, bez których oczywiście jest wszystko bel-bel. I dlatego, żebyśmy nie byli idealistami, to trzeba pójść do źródła i odsłuchać, co profesor Jacek Mieszkiewicz mówił, a nie czytać Szymonowca. Nie, oni tu podają. Dobrze, ale to jest cytowanie. Nikt inny nie podaje, to skąd ja mam wiedzieć? A poza tym zawsze trzeba przeciwników bardziej studiować jak swoich. No to jest podstawowa zasada w walce. Jak ktoś mówi fuj, ja nie czytam, no to już działa z zamkniętymi oczami. Będzie strzelał nie wiadomo gdzie. Przecież przeciwnika trzeba przede wszystkim obserwować. A jaki on jest, to jest inna sprawa i w procesach poznawczych mnie nie interesuje. Dla mnie jest ważne, że on podaje pewne rzeczy, które bolą naszych przeciwników. I w jakiej formie on podaje, co podaje, to jest bardzo istotna sprawa, kochani. No tutaj jeszcze jest coś ciekawego. Ja na początku tego nie podałem. Jest po prostu dwumiesięcznik, miłujcie się. I on wychodzi w wielu językach. W numerze pierwszym z tego roku, w dziale Nauka i Wiara, był artykuł Fizyka kwantowa, wiara. O. No, ja muszę powiedzieć, że akurat fizyka kwantowa to jest pewien formalizm. I jeżeli ktoś będzie wiarę udowadniał na poziomie fizyki kwantowej, to jest poziom nawet niższy niż matematyka. To obniża niejako rangę wiary z poziomu filozoficznego, czy aksjomatyczno-poznawczego, czy teorioinformacyjnego do bardzo niskiego poziomu. W tym aksjomatycznej strukturze, o której myśmy cały rok mówili. No dobrze, ale jak ktoś tego nie zna, no to operuje takim narzędziem, jakie jest. No i wtedy akurat staje na tym poziomie, który jest bardzo łatwy do zahaczenia przez no, filozofów urbanistycznych, nazwijmy to. No dobrze, na czym myśmy ostatnio skończyli? Może ktoś mi przypomni. Co ostatnie było wpisane na tablicy lub dyktowane, a może tak proszę powiedzieć. Kto ma notatki? No. Gdyby zaś odpowiednio długo przeznaczało na sterowanie międzynarodowe mniejsze od innych procent stali, ryzykowałoby to utratą samodzielności. Aha. To już jestem w domu. Czyli to tu chyba był Kurowskiego. Tak? Nie, to akurat był ze mnie. Cytot, ale chyba ze strony 460, czy dalej. Ja tam zawsze podaję. Jeśli to jest cytat, autocytat, to też podaję. 17. 462. Aha. Dobrze. Teraz proszę sobie
zanotować dalej. A jaki jest temat dzisiejszy? Ciąg dalszy. Właśnie podam podtytuł. Sformalizowana cybernetyczna metoda określania udziałów państw w międzynarodowych procesach sterowniczych. Jesteśmy wykazani, że miernikiem symptomem, jak to Kurowski nazwał, czy produktem symptomem, który służy do mierzenia tej części mocy swobodnej państw jako procesów autonomicznych, który może być używany do procesu sterowania międzynarodowego, a więc podkreślam, nie całego rozwoju gospodarczego, jak to robią tradycyjni ekonomiści. Pełny rozwój gospodarczy nas tu nie interesuje w ogóle. Natomiast interesuje nas, prosimy, natomiast interesuje nas tylko ta część, no powiedzmy, gospodarki, która może służyć i służy do sterowania międzynarodowego. A więc PKB tu absolutnie nie wchodzi w grę z różnych powodów. No i zrobiliśmy taką eliminację tych, powiedzmy, produktów, symptomów, ale tu ani były podawane, ale żaden z nich poza produkcją żelaza do 1914 roku, a stalu od 1914 nie spełniał tych wszystkich warunków. To znaczy, po pierwsze musi to być produkt symptom, który nie podlega ograniczeniom naturalnym, a więc nie może być surowcem. Musi być związany z rozszerzeniem reprodukcji gospodarczej, które odbywa się przez zwiększenie zasobów narzędzi produkcyjnych, czyli inwestycjami. Nie może być zużywane od razu, jak na przykład paliwo. Musi być dobrem trwałym. Musi być dobrem trwałym, które może być stopniowo akumulowane, ale zużywane jednorazowo. Musi być produktem masowo używanym do produkcji dóbr trwałych, eksportowanych za granicę, lub sam być eksportowany, musi wyrażać wzrost sił wytwórczych na drodze postępu technicznego, czyli tworzywo maszyn, narzędzi, infrastruktury i broni, bo broń też jest akumulowana i używana do sterowania międzynarodowego i być związany z eksportem kapitału, ze wzrostem i wzrostem potencjału militarnego. No i to tylko stawiam, czy dyktowałem, że do 1914 roku to właśnie surówka żelaza, a później stal. Dyktowałem to. I akurat na 1914 roku, jak wykazał Kurowski, to się zszywa z dokładnością do 2%. Czyli bardzo duża dokładność. No dobrze, teraz proszę Was, ja mam nadzieję, że sobie każdy odbił z książki mojej, drugie wydanie Cybernetyki Społecznej, czy z internetu, odpowiednie tablice. Macie. Zostały skserowane i odesłane na auto do całej. I każdy ma to, proszę. Została skserowana i wysłana. No to wspaniale, czyli wszyscy mają. W każdym razie powinni mieć. Kto nie ma, to odsyłam na socjocybernetyce, na tej stronie, którą nasza grupa seminaryjna poznańska redaguje. Po prostu jest już zeskanowana cała ta moja książka,
kawałka i można sobie stamtąd ściągnąć i wydrukować. Na Allegro z kimś się biją ją. Słucham? Na Allegro z kimś się licytują ją. No, 31 zł kosztuje. No to można się licytować, ale chodzi o to, że w tej chwili można sobie już ściągnąć powiedzmy wersję elektroniczną i to, co trzeba wydrukować. Gdzie? Socja Cybernetyka. To jest ten portal, który się nazywa albo Socja Cybernetyka, albo Societas Pro Kybernetes. I odesłanie ze strony Andrzeja Wronki jest do Societas Pro Kybernetes, ale to jest to samo. Jak się wrzuci to w wyszukiwarce, to będzie koniec. Od razu wyskakuje. Albo Kubernetes. Albo Socja Cybernetyka. U Andrzeja Wronki, jak na to Societas Pro Kybernetes klikniecie, to od razu będziecie mieli wykaz moich książek, które oni już wyskanowali, a najnowszą jest właśnie ta. No więc może raz, jaki sposób to praktycznie mierzyć? Otóż trzeba oczywiście dysponować statystyką produkcji surówki żelaza, a później od 14 roku stali, no od początku XVIII wieku. I taką wielką pracę kwerendę po różnych pozycjach wykonał profesor Stefan Kurowski w jego książce, którą tu cytowałem, Historyczny proces wzrostu gospodarczego, jest ta tabela. A z tej tabeli ja tu robiłem wypisy z podaniem oczywiście źródła i macie to zestawione tutaj w mojej książce. Ale co teraz z tą produkcją robić? Kurowski, podobnie jak zresztą wielu innych badaczy, którzy też stal uważali za, powiedzmy, ten produkt sypną, brali pod uwagę bieżącą produkcję stali. No i można powiedzieć, że te wnioski, które wyciągały te osoby, były no, ciekawe, ale nie rewelacyjne. No wyszło na przykład, że stosunek produkcji stali państw centralnych i Antanty w 14 roku był taki sam jak stosunek takiejś produkcji państw osi do sojuszu angielsko-francusko-polskiego. Czyli coś jest, ale nie zawsze to się sprawdza. A tym niemniej analizy oparte na bieżącej produkcji żelaza i stali były już same w sobie ciekawe i warte przeczytania, ale z tego po prostu nie dało się jeszcze wyprowadzić ogólnych prawidłowości. No tylko tyle, że tam powiedzmy rzeczywiście tam to żelazo i ta stal odgrywa istotną rolę i coś na ten temat z porównania tych produkcji można powiedzieć. Ale mnie zainteresował problem, czy istnieje jakaś prawidłowość, która będzie pozwalała wnioskować o prawach, nie tylko zaobserwowanych przypadkach, ale prawach rządzących konfliktami międzynarodowymi. W tradycyjnej historii, którą się w tej chwili upowszechnia, to jest tak. No wojny wybuchają, bo są źli przywódcy albo jeszcze i złe narody. No i narodził się taki i doszedł do władzy jeden totalitarysta Stalin, drugi totalitarysta Hitler, no to oczywiście oni napadli na wszystkich i
No dlatego wybuchła wojna. No dobrze, no ale dlaczego wojny wybuchały wtedy, jak nie było systemów totalitarnych? Można powiedzieć, że to jest tłumaczenie dobrane do aktualnego przypadku i raczej do potrzeb propagandowych, a nie naukowych. No dalej się tłumaczy, że przebieg wojny był taki, a nie inny, no bo Hitler miał na przykład urazy na różnych punktach i dlatego tak, a nie inaczej działał. No, Hitler mógł mieć różne urazy i mógł być psychopatą albo nawet i wariatem, ale nie w tym problem. Problem polega na tym, że praktycznie cały naród niemiecki go wyniósł do władzy i słuchał go. Mało tego, jak się okazuje, Hitler miał bardzo mały aparat kontroli. Potęgą jego było to, że Niemcy bez kontroli, no, olbrzymia większość, powiedzmy, przygniatająca większość, słuchała go. On ucieleśniał pewne podświadome tęsknoty dominanty narodu niemieckiego, już operuje pojęciami statystycznymi, czyli dominującej części narodu niemieckiego. Mało kto wie na przykład, że aparat policyjny hitlerowski w okresie, w szczytowym okresie wojny liczył wszystkiego 400 tysięcy policjantów. Kochani, to my teraz mamy w sytuacji, kiedy zarządzamy tylko Polską, to mamy samej policji, tej takiej zwykłej, 100 tysięcy, a jeszcze do tego dochodzi nie wiem ile różnych innych informacji policyjnych. Czyli mamy no sto kilkanaście czy sto kilkadziesiąt funkcjonariuszy. Ale nawet niech będzie 100. To jest 1/4 tego, co Hitlerowi wystarczyło do zarządzania całą Europą. A nie tak często, zwłaszcza w pierwszym okresie wojny, do akcji policyjnych, pacyfikacyjnych było używane wojsko niemieckie. Na przykład mam dane z Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, przemianowanych później na Komisję Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, dane z Kielecczyzny, gdzie te masowe zbrodnie polegające na mordowaniu powiedzmy wszystkich mężczyzn w danej wsi się odbywały już na samym początku wojny, to jest 39-40, na początku 40 roku, a później było wiele innych. I on mi powiedział bardzo ciekawą rzecz, że wszystkie te akcje, prawie wszystkie, z wyjątkiem jednej, były przeprowadzane przez zwyczajną żandarmerię, której nie służyli jacyś fanatyczni hitlerowcy. Tylko jedna była akcja przeprowadzona przez SS. A stereotyp jest taki, że tylko SS było złe, a ta zwykła policja i Wehrmacht to nie były takie złe, były cacy. Okazuje się, że zwykła żandarmeria, nie wojskowa żandarmeria, o co się nazywało powiedzieć żandarmerii, tylko na terenach wiejskich i na terenach małych miasteczek, po prostu formacja policyjna, Ordnungspolizei się nazywała żandarmeria. Ja pamiętam, mieszkałem w Łańcucie, no to tam była żandarmeria właśnie, plus granatowa policja polska. No to proszę was, okazuje się, że zwykli ludzie, którzy służyli w żandarmerii, trochę dekownicy, bo prawdopodobnie tacy, co nie chcieli iść na front, więc nie tacy fanatyczni hitlerowcy, przeprowadzali posłusznie wszystkie te zbrodnicze akcje. A jak one wyglądały, to jest bardzo realistycznie pokazane w filmie Hubal. I tam Poręba dał realistyczny obraz. Nie żadne SS, tylko żandarmeria niemiecka tu przeprowadzała. Jako odwet. Jeszcze potem na końcu po dokonanej zbrodni dziennikarz fotografował. Tak, tak. Robili sobie zbrodniarze fotkę na tle. No nie, no bo to było dla odstraszania, to dla propagandy było. Pokazywali, że tutaj, no wtedy to się nazywało polnische Banditen, teraz by nazwali on terroryści. A co myślicie, że dzisiejsi antyterroryści, jakby dostali rozkaz, to nie byliby zdolni
odmówiliby rozkazu. Nie? No, może niektórzy by odmówili, ale mam co do tego wątpliwości. Jeżeli antyterroryści nie interesują się tym, że wpadają, a to medialne fakty pokazane, media, wpadają do staruszków 70 czy 80-letnich, powalają ich na ziemię, kopią w taki sposób, że staruszkowi kręgosłup złamali, to media, proces się toczy. No to co, tacy ludzie nie byliby zdolni wykonać takich rozkazów, jak dostawali żandarmi hitlerowscy? Znaczy byliby zdolni, tylko pytanie, co by zrobili, gdyby kazali im na przykład wymordować całą wioskę? Proszę pana, powiedziano by im, proszę pana, sztuka manipulacji jest dzisiaj bardzo wysoka. Powiedzieliby im, że to jest banda zwyrodniałych terrorystów, którzy tak otumanili, zmanipulowali dzieci, nawet i kobiety, i staruszków, że też stali się terrorystami i nie ma innej metody ratowania społeczeństwa przed terroryzmem, jak no, uniknąć się. No, odpowiednia grupka, oczywiście w obecnym stanie, tak jak oni są, to by takiego rozkazu, jak pan tu mówi, nie wykonali. Ale tylko trochę jeszcze takiej obróbki psychologiczno-antyterrorystycznej i wszystko byłoby ok. Przecież tym żandarmom też tłumaczono, że to polnisze banditem, którzy mordują niemieckich funkcjonariuszy, no i trzeba z tym zrobić porządek. Jak państwo zaczyna być policyjne, to niezależnie od tego, czy to jest państwo tak zwane totalitarne, czyli oparte na jakiejś ideologii totalitarnej, czy na ideologii demokratycznej, kierunek jest jeden i ten sam. Nam właśnie tu chodzi o to, żeby wychwycić takie prawidłowości, które są niezależne od ideologii, niezależne od cech osobistych przywódców. No i właśnie te rozważania do tego nam służą. Zobaczycie, że to zadanie, aczkolwiek wydaje się bardzo ambitne, jest możliwe do wykonania. Dobrze, więc teraz proszę was, sprawa ok. Więc może proszę sobie napisać. Bieżąca produkcja surówki żelaza, kreska stali. To już wiemy, co to znaczy, prawda? Będzie dla nas miernikiem, nawiasie, produktem, symptomem. Tej części mocy swobodnej poszczególnych państw, która może być używana do sterowania międzynarodowego, czyli B, S, O, T, natomiast miernikiem skumulowanej energii swobodnej
danego państwa. W okresie od te równe T1 do T1 będzie suma, będzie suma mocy skumulowanych w nawiasie produkcji żelaza, kreska stali, w badanym okresie. Ja tu w książce używam znaku całki, ale to tak już rutynowo to robiłem. Natomiast, ponieważ mamy te dane statystyczne w formie rozkładu dyskretnego, czyli rok po roku, to oczywiście nie ma sensu używać całki, tylko zwykłej sumy. No i tutaj będziemy mieli energia swobodna w okresie od T1 do T prim, to będzie suma P S od T1 plus P S od T2 plus i tak dalej P S od T1. No, można to też w skrócie zapisać, że będzie to suma od T równe T1 do T prim z P S od, no tu przepraszam, tu już jeżeli już używamy, przepraszam, skokowego, czyli dyskretnego rozkładu, to tu powinniśmy nie dać te M, nie te prim, tylko te N, konkretny indeks do TN. I tu też TN. Proszę sobie zapisać. I tu będzie oczywiście też TN. O. A tu będziemy mieli od PS od TI od I równego 1 do N. O, to jest elegancko zapisane. Tak jak należy. Bo ja jeszcze tam T prim użyłem z rozkładu oczywiście ciągłego. Niepotrzebnie, proszę to sobie tam sprawdzić. Czy myśmy tam poprzednim razem dyktowali, że tekst dotyczący tego, że państwa biorące udział w procesach sterowania międzynarodowego na dłuższą metę muszą używać porównywalnej części swojej mocy i energii swobodnej, bo inaczej wypadną z gry. To będziemy zaraz na chwilę o tym mówić. Teraz proszę sobie napisać dalej. Jeżeli w procesach sterowania międzynarodowego
bierze udział K państw. K to jest liczba po prostu. Mamy tutaj K. K to jest numer państwa. To może być numer, a może być jakieś inne oznaczenie, ale najłatwiej jest po prostu ponumerować. Przy tym numer oczywiście nie ma znaczenia ilościowego, tylko identyfikatorem, tak. No tak jak numer PESEL-a. No więc K, 1, 2 i tak dalej, aż do M, nie mylić z M. Albo nie, już weźmy inną literę, żeby się nie myliło S, aż do S. O, a to znowu z S-em się będzie. R. R. Ja byłem spokojny, jak przyszedłem, że frekwencja jak na to. Więc w procesach sterowania międzynarodowego bierze udział R. Państw. R to jest numer ostatniego. W tym sensie można tu mówić o jakiejś również ilościowej funkcji tego numeru ostatniego, nie innej. No dobrze, i teraz każde z tych państw, proszę dalej pisać, każde z tych państw dysponuje skumulowaną energią swobodną, nadającą się do sterowania międzynarodowego, ES, sterowania międzynarodowego, ES, a dajmy tu indeks K. K. Przy czym K to będzie 1, 2 i tak dalej, aż do R. ES K. Skumulowaną w okresie od T1 do TM. Zaczniemy nasze analizy od początku XVIII wieku, a no to z tej przyczyny, że akurat dla tego okresu dysponujemy danymi statystycznymi, to jest pierwszy powód, a drugi powód jest taki, że w tym okresie się dokonała rewolucja przemysłowa. I w tym okresie ta produkcja surówki żelaza zaczęła odgrywać rzeczywiście dużą rolę, już nie tylko produktu symptomu, ale i czynnika potęgotwórczego. Co akurat ten drugi aspekt nas mniej interesuje, bo nas interesuje pomiar tego. Więc każde z tych państw dysponuje, no państwo numer jeden, powiedzmy Polska. Numer 1 to będzie 1S i tak dalej. Powiedzmy Rosja, 2S itd. itd. Teraz proszę sobie zanotować. Energia swobodna. A to jest cytat z Polityki Społecznego? To znaczy, to nie jest dokładny cytat. Ja to skracam tutaj, nie będzie cytatu. Tym niemniej to jest rozdział 13.1, strona 446. Tutaj to znajdziecie w tym rozdziale. Ja to trochę będę zmieniał. Skracam, ale wzory są bardzo podobne. No na przykład tutaj daję indeksy
tym samym poziomie, a tutaj rozdzielam, żeby wyraźnie odróżnić numer państwa od innych indeksów. Więc teraz tak, energia swobodna służąca do sterowania międzynarodowego, skumulowana przez wszystkie państwa biorące udział w tych procesach, skumulowana przez wszystkie państwa biorące udział w tych procesach, będzie sumą tychże energii poszczególnych państw. A więc możemy to napisać tak. Oznaczmy sobie to w ten sposób. E. A tu już mamy oznaczenie. To będzie tak. E. S. Jeden to jest numer jednego państwa. T1, TN w tym samym okresie. Plus energia drugiego państwa. T1, TN. Plus i tak dalej. Energia państwa o numerze R. Ostatni numer R. W tymże samym okresie. Całkowita energia K. K nie jest numerem żadnego z tych państw, tylko to jest oznaczenie wszystkich tych K państw razem wziętych. To wynosi tyle. Teraz proszę coś zanotować dalej. Udział dowolnego państwa albo udziały poszczególnych państw, jakieś tak napiszmy, udziały poszczególnych państw w procesach sterowania międzynarodowego które oznaczymy S. Właściwie możemy to T1 już w tym momencie sobie opuścić, bo będziemy badać to nie w całym okresie na raz, tylko w poszczególnych latach. S i po prostu, tak? S ze znaczkiem. Od TN. W tym roku, który akurat badamy, to TN będzie wyznacznikiem roku, który badamy. No to będzie nic prostszego. To będzie E i S. Ale skumulowane. Tu już musimy napisać.
od T1 do TN podzielone przez całość, czyli przez K T1 TN. Inaczej mówiąc, udział dowolnego państwa o numerze I tego zbioru numerów, które oznaczają państwa biorące udział w sterowaniu międzynarodowym, te co nie są podmiotami, to nas nie interesują. Po prostu będzie taki, jak jego udział jego mocy skumulowanej, ale mocy skumulowanej w poprzednim okresie. Nie tylko w danym momencie. No na przykład, słuchajcie, bardzo istotna sprawa. Mało kto wie, że w 1941 roku, w momencie ataku na Pearl Harbor, flota japońska była trzecią flotą świata. Po brytyjskiej, która była pierwszą, amerykańskiej, no to one tam niewiele się różniły, trzecia była japońska. No tak, ale zdolności produkcyjne i skumulowany potencjał gospodarki japońskiej był nieporównywalnie mniejszy niż Ameryki. Więc Japonia mogła odnieść sukces taktyczno-operacyjny, bo akurat, proszę was, moc swobodną miała porównywalną. Ale to się bardzo szybko skończyło. Już w połowie 1942 roku japońskie sukcesy na Pacyfiku się skończyły. Midway. Po bitwie pod Midway, tak, tak. A jeszcze w samej operacji pod Pearl Harbor Japończycy wysłali dwa rzuty samolotów, a trzeci rzut wstrzymali, licząc na to, że Stany Zjednoczone... A nie, no to już są finezje, ale jest faktem, że przez pół roku mniej więcej odnosili sukcesy i podbili olbrzymi obszar, bo to nie chodzi o jedną bitwę. My to rozpatrujemy w skali strategicznej. Więc można powiedzieć, że sukcesy w skali pół roku Japonia odnosiła. Ona mogła trochę większe, kolega ma rację, ale to niewiele by zmieniło. Istotne było porównanie energii skumulowanej, a nie tylko mocy przetwarzanej w danym roku. To jest istotna różnica między metodą Kurowskiego i wszystkich tradycyjnych ekonomistów i strategów, a metodą moją, którą ja tu zaproponowałem. No już zresztą dla mnie to już jest stara rzecz, bo ja to wymyśliłem pod koniec lat 70. I no, opublikowałem to oczywiście, analizy skończyłem na 1944 roku, czyli praktycznie na końcu II wojny światowej, bo dalszy ciąg był absolutnie niecenzuralny i sam to uciąłem, nie chcąc ryzykować, żeby cały rozdział wyrzucono. No, dzięki temu analiza do 1945 roku wyszła bez żadnych ingerencji cenzury. Ale na wykładach zawsze studentom to pokazywałem i nigdy nie miałem z tego powodu najmniejszych kłopotów, więc jak mi ktoś opowiada, że a coś nie mógł robić, no to mówię, może publikować nie mógł, ale na wykładach mógł podawać w formie naukowej wszystko. Więc to jest taka historia. Ja oczywiście to dopiero publikowałem po raz pierwszy w 90-tych latach, ale na konferencjach naukowych w PRL przedstawiałem to, tylko oczywiście w materiałach konferencyjnych organizatorzy się nie odważyli tego zamieścić i ja ich rozumiem zupełnie. Nie zgłaszam najmniejszych pretensji, bo bali się po prostu o cenzurę. Zresztą będziemy to omawiali, to zobaczycie, że wnioski były absolutnie niecenzuralne do tamtego systemu. Ale przede wszystkim główny wniosek prognostyczny był bardzo dla tamtego systemu ponury. To znaczy z dokładnością do plus minus kilku lat wychodziło, że albo wybuchnie trzecia wojna światowa według starego obrządku, to znaczy energetyczna, albo metodami wojny informacyjnej Zachód rozwali socjalistyczny łagier, mówiąc w języku z epoki. No i stało się to drugie, bardzo precyzyjnie. No ale to o tym będziemy potem mówili, bo to wszystko wyjdzie z obliczeń.
dokładnie i to wszystko jest do sprawdzenia. Na podstawie danych tych historycznych podanych w mojej książce, nawet przetworzonych, a dalszy ciąg to już w rocznikach statystycznych, tych powojennych. Macie full service. Od czasu, jak opublikowałem Metacybernetykę, a może nawet już trochę wcześniej, jak w 90-tych latach opublikowałem te dalsze analizy, to jakoś te roczniki statystyczne nasze zaczęły produkcję stali dawać z opóźnieniem. I na przykład w tej chwili, jakbym się opierał na rocznikach statystycznych naszych, to bym miał dane dopiero za rok 2009. A dla niektórych krajów jeszcze wcześniejsze. No ale wiecie, jeżeli to ktoś robi celowo, żeby tu utrudnić mi obliczenia, to jest naiwny. Dlatego, że jak ja badam skumulowane produkcje od początku XVIII wieku, to ten jeden rok mnie, jeden więcej, ma mikroskopijne znaczenie. To tak jak ugryzienie komara, powiedzmy. A jeszcze poza tym jest przecież taka federacja stali, która publikuje na bieżąco dane, więc mogę się obyć bez roczników statystycznych. Jeszcze pytanie, do którego roku pan profesor doprowadził te dane dotyczące wydarzeń? No ja to mam do zeszłego i prognoza na ten. A na dalsze? Tak, to będziemy się stawiać. Na dalsze lata. Ale słuchajcie, ja wam nie chcę pokazać, tylko wynik, o już to wyjdzie i co wyjdzie. Ja chcę was nauczyć metody. Bo ja chcę z was zrobić kucharzy, którzy wiedzą, jak się przyrządza i wysmaża kotlet, a nie konsumentów, którym tylko daje gotowy kotlet i macie zjeść. Władców, fachowcy tak traktują. Jako konsumentów kotletów i przy pomocy analiz, prognoz zwłaszcza, manipuluje się ośrodkami decyzyjnymi, jeżeli te ośrodki nie są odpowiednio profesjonalnie przygotowane. Dlatego ja taki nacisk kładę na nauczenie was metody, a nie tylko tam jakieś sensacyjne wyniki. No wyniki są sensacyjne, bo wynika z tego, że ta wojna, co się zaczęła w Afryce Północnej, będzie miała dalsze ciągi, to będzie miała daleko idące konsekwencje. Sprawa pana prezesa, byłego prezesa Stroskanego, to jest tylko początek dużo większej historii, ale to są zupełnie inne sprawy i nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby was nauczyć, żebyście sobie sami mieli takie analizy robić, jeżeli kiedyś będziecie w ośrodkach decyzyjnych, czy to w Sejmie, czy w Senacie, czy w rządzie, czy prezydenta, żebyście się nie dawali manipulować, powiedzmy, oszustom po pierwsze, agentom wpływu obcym po drugie i wreszcie marnym fachowcom, przestarzałym, takim jak tutaj no, koledze pokażę, profesor Jacyna Onyszkiewicz. Mam pytanie, czy on miał jakąś okazję zapoznać się z aksjomatyczną teorią poznania i ogólnojakościową? No nie wiem, ja osobiście nie dotarłem. No chyba nie, no to ja też tak myślałem. A wątpię, żeby czytał z internetu Metacybernetykę moją. Natomiast o jakości teorii to wiem, że coś się wypowiadał, jak była ta, o tej informacji mówił, to w takim tradycyjnym ujęciu taki zwrot użył, że prawdziwą informacją jest nie to, że człowiek że pies pogryzł człowieka, tylko że człowiek pogryzł psa. Bo to, że pies gryzie, to jest wiadome. Nie, ale to. I pokazywał, że liczy. To Jacyna Onyszkiewicz to podał. Tak, i mówi, że tutaj chodzi o jakość informacji, w sensie im mniej prawdopodobna, tym bardziej wartościowa. Znaczy, że jeżeli ktoś znany powie, że jutro będzie wschód słońca. To jest żadna informacja. Jeżeli ktoś powie, że numery to torebka, no to dobra. Nie, ale to znaczy, że on po prostu operuje tradycyjnym ujęciem. No to się tylko doczekał, że go wykpili w nie najnowszy. I to wykpili go bardzo celnie, niestety. Ale tak, no, jak się miesza nowoczesny język i stary, to będzie tak jak w tym ogłoszeniu amerykańskim. Mejda potrzebna do buczerni. Albo moja kara stęduje na Cornerze Street. O, to jest ten poziom. To jest polszczyzna cikagowska. No dobrze, ale jak się pomiesza nasz język z językiem nauki,
tradycyjnej, nazwijmy to, to wychodzi taka naukowszczyzna, na niego, ale to nazwijmy to warszawska. Do niego warto by dotrzeć tam. Warto, warto. Na pewno, na pewno. No warto, warto. Ale czy on by się chciał czegoś nowego uczyć? Tego nie wiem. No właśnie, ja też nie wiem. Ale nikogo nie namawiam. Raczej staram się, na to, że jak się kolega wie, staram się raczej zniechęcić, jeżeli ktoś nie ma wyraźnych zainteresowań w tym kierunku. Natomiast może to by tymi wzorami wystraszy. Praca, którą prowadzi do tych studentów, którzy u niego są seminarzystami, to młode pokolenie mogłoby się tą aksjomatyką zajmować. No ale to trzeba do tego młodego pokolenia dotrzeć, a nie do niego. Tak mi się wydaje, socjotechnicznie. Ale no to już mamy mniej więcej jasność. Słuchajcie, więc teraz sprawa polega na tym, że udział w sterowaniu międzynarodowym wyrażony ułamkiem będzie dokładnie taki, jak ta energia skumulowana przez dane państwo. W poprzednim okresie my tu uwzględniamy wpływ całej, no powiedzmy od czasów rewolucji przemysłowej, historii danego kraju. Bo tradycyjni ekonomiści, strategi to tylko badają aktualne potencjały i tam ekstrapolują to. No to jest tak jakby zamiast funkcji badać jej pochodną. To ma swoją wartość, ale ważniejsza jest funkcja, a nie pochodna. Bo pochodna jest pochodną funkcji, a no oczywiście można odwrotnie mówić o całkowitej. Mamy całkę tej funkcji, a nie tak, pochodną. No właśnie. My tu używamy rozkładu dyskretnego, czyli rok po roku, tak jak statystyka jest, ale no, to oczywiście całką wyrazić o to. W książce jest całka, ale ta całka jest później i tak zamieniona na, proszę was, na sumę. Całka stanowi tylko rutynowe, że tak powiem, no wskaźnik, że miałem rutynę operowania funkcjami ciągłymi, nic więcej. Zejdźmy do naszego języka. No właśnie. Tak, tak, a nasz język jest językiem dyskretnym, czyli w sumie, a nie całkiem. Więc to jest tak, teraz. Słuchajcie, wygodnie jest. Suma przechodzi w całkę, gdy n dąży do nieskończoności. No tak, ale to dobrze, ale po co? Po co? To nie jest do niczego potrzebne. Oczywiście można zrobić funkcję ciągłą z tego. Czyli jeżeli te przedziały są coraz mniejsze. No dobrze, ale nie mamy coraz mniejsze, tylko mamy roczne przedziały. I innych statystyk nie mamy, więc po co? A zresztą w pierwszym wersji opublikowałem tę teorię jako książkę, to WSP w Kielcach wydało. I tam oczywiście zaczynałem od analizy matematycznej, całki pochodnej i tak dalej, ale później i tak musiałem to pozamieniać na sumę. I tu już uznałem, że już operować dalej będę tylko sumami. Takie dane. Lepsze, najprostsze rozwiązanie, bo wszyscy znają matematykę. Absolutnie. No, dodawać potrafią wszyscy, już absolwenci drugiej klasy szkoły podstawowej. Ja już prawie jestem jak ten Lenin, co nawet kucharkę uczył polityki. No to ja tu uczę metacybernetyki, człowieka, który opanował matematykę na poziomie drugiej klasy. Szkoły podstawowej, plus parę nawet, tam nawet ktoś taki symboli. Film zrobił, jak pan uczy gdzieś tam BHP w jakimś hucie. Nie, to nie BHP. To jest nie wiem, ale jako kucharkę. No. To jest wykład z socjocybernetyki. Linia pościgu. A mogły tam wyjść nawet suwisowe z, powiedzmy, tam wschody. Warszawa już nie istniejącej zresztą. Więc słuchajcie, to możemy sobie zamienić, proszę was, to ułamek, bo to będą jakieś tam ułamki 0, 0, 0, 1 i tak dalej,
A łatwiej jest to w procentach wyrażać. Ludzie są przyzwyczajeni do procentu, więc możemy sobie ten ułamek pomnożyć przez 100%. I wtedy wyrażamy w procentach udziału w sterowaniu międzynarodowym. Może proszę sobie to zapisać. Jeżeli ten procent, ten ułamek pomnożymy przez 100%, wówczas udziały w procesach sterowania międzynarodowego poszczególnych państw wyrażone będą w procentach. No, tak jak wszyscy są przyzwyczajeni. W procesach sterowania międzynarodowego wyrażone będą w procentach. No, czyli to, powiedzmy, o, to jest dla nas 100%. Może nie w ten sposób. To jest 100%. To jest takie zamienidło. Jak pododajemy te wszystkie tutaj ułamki, to dostaniemy 100%. Przybliżenie. No, dokładnością do 1%, powiedzmy. Teraz proszę sobie zanotować dalej. Rozpatrzmy sytuację. Sprzeczne interesy rywalizują z sobą lub walczą. Jedną grupę oznaczmy literą jedynka rzymska, a drugą dwójką rzymską. No to powiedziawszy, to słuchajcie. W życiu międzynarodowym interesy większości państw, żeby nie powiedzieć wszystkich, są sprzeczne. Bo na przykład każdy woli, żeby bezrobocie było u kogo innego, a nie u niego na przykład. Albo dostęp do surowców i źródeł energii woli sam mieć, niż żeby miał kto inny. Więc te sprzeczności interesów istnieją obiektywnie. To nie są wydumane przez jakichś zwyrodniałych totalitarystów w rodzaju Stalin, Hitler, etc., etc. A jak władze państwowe nie chcą, tak jak pan mówi, to co? No to są wymieniane, albo państwo się kończy. I koniec.
mówimy o państwach, które się sterują zgodnie ze swoim interesem. Czyli są systemami autonomicznymi. Jak nie są autonomicznymi, to nie bierzemy pod uwagę po prostu. One są dodatkiem do innych państw, które są autonomicznymi. No w Unii Europejskiej to autonomiczną politykę prowadzą Niemcy i Francja. Wielka Brytania. No, Wielka Brytania to tak trochę z Bogu, tak. Ale już do Unii się mało miesza. Z konieczności weszła, ale stara się trzymać jak najdalej, jak tylko można. Mało miesza się do Unii. A Włochy, zwłaszcza jak Berlusconi jest... No właśnie, Włochy to nie jest taki duży potencjał, zresztą zobaczymy. Ja mówię według tych potencjałów w ten sposób mierzonych, a nie według widzimisię pana eksperta, jakiegoś jednego czy drugiego. Prowdor, Happing, Scholzer, Torp, twierdzi, że... A czy Węgry nie prowadzą niezależnych polityki? Ale potencjał. Teraz, ale zmiana interesuje. Proszę pana, one mogą prowadzić w koalicji. No właśnie, dlatego mówimy tu o państwach lub grupach państw. Grupy państw powstają wtedy, jeżeli na jakimś odcinku stwierdzą wspólny interes. To wtedy następuje łączenie. No wydawało się, że Unia Europejska to będzie taka grupa, ale ona się za bardzo rozszerzyła po prostu. Nie, wiadomo, że systemy o niepowstrzymywanej rozbudowie generują zbyt dużą moc jałową. I ta moc jałowa, no, prędzej czy później, raczej prędzej, doprowadzi do spadu Unii Europejskiej, faktycznego spadu. A w sensie formalno-prawnym, no to może trwać dłużej, bo prawo na ogół nie nadąża za życiem. Ale jak, z kolei jak za bardzo wyprzedza, to jest nieżyciowe. Że tu fachowy prawnik powinien umieć wypośrodkować, ale nawet prawników prawie nie mamy. Mówię prawie na wszelki wypadek, bo może gdzieś tam jacyś są, o których ja nie wiem. Więc proszę was, proszę sobie dalej zanotować, że udział w sterowaniu międzynarodowym grup państw S1 TN i S2 TN jest oczywiście sumą udziałów państw wchodzących w skład tych grup. To się sumuje. Jest, że jeszcze raz, sumą państw. Jest sumą udziałów poszczególnych państw wchodzących w skład tych grup. No to już chyba nie muszę tego rozpisywać na sigmy. Mamy dwie grupy państw i te udziały wyrażamy w procentach po prostu. Możemy ten ułamek, to jest udział danego państwa w całkowitej międzynarodowej mocy skumulowanej, czyli dzielimy przez tę moc skumulowaną i mnożymy przez 100%, tak żeby to wyrazić w procentach. A jak ktoś woli ułamki, a nie procenty, to może bez tego mnożenia przez 100%. Jak komu wygodnie. Załóżmy, że od nowej czy tarczowej? Od nowej. Załóżmy, że w roku TN, to jest indeks MN, od którego rozpoczynamy nasze analizy. Od którego rozpoczynamy nasze analizy.
chyba jeden. Ma większy udział w sterowaniu międzynarodowym niż grupa 2. I to możemy zmazać i napiszemy sobie taki znak nierówności. O. W chwili TN S1 jest większy od T2. I teraz tu cytuję, dyktuję dokładnie ze strony 449 mojej książki. Żebyście wiedzieli, że autoplagiaty teraz też są ścigane. Już Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego już wprowadza algorytmy, które będą ścigały wszelkie zapożyczenia, czyli plagiaty w pracach magisterskich. Bardzo dobrze. Więc ja tak już, żeby przyzwyczajać wszystkich seminarzystów do tych obyczajów. To która to strona w końcu? 447. Cybernetyka społeczna, J. Kosecki. Wydanie z 81 roku oczywiście. 447, na 448. Czyli 440? 7 na 8. No i proszę sobie zanotować teraz tak. A nie, jeszcze dalej i dalej proszę jeszcze pisać. I 449 na 450. Nie. 450 czy co? 449 na 450. No ten teraz cytat będzie ze strony 449 dzisiaj. I piszemy. W wypadku walki wywołanej sprzecznością interesów między rozpatrywanymi grupami państw część energii swobodnej pierwszej grupy, w nawiasie silniejszej. Ja tu tylko zwracam uwagę, że w książce jest jeszcze przeze mnie używany stary mazurowski termin koordynacyjna energia, nazwana swobodna. A ja już dyktując zmieniam to. Część energii swobodnej pierwszej grupy w nawiasie silniejszej, zamknąć nawias, będzie musiała zostać użyta na zneutralizowanie grupy drugiej w nawiasie słabszej. Zamknąć nawias średni. Zamknąć nawias średni. W rezultacie do efektywnego sterowania grupą drugą pozostanie grupie pierwszej tylko część.
tylko część energii koordynacyjnej. Czyli swobodnej pisać, tak? Swobodnej, tak, tak. No. Dobrze, że pan zwrócił uwagę. Ja tak tu dyktuję jako książce, to swobodna. Już używam tej nowszej nomenklatury. Chociaż to samo znaczy, ale już nie należy mieszać. Proszę, że przed chwilą to byle zagubił. Tak jest. Część energii swobodnej, delta tu operuje oczywiście energią E1. Zneutralizowania. I tutaj znowu podkreślam, że operujemy tu horyzontem strategicznym, a nie taktyczno-operacyjnym. Na poziomie taktyczno-operacyjnym to mogą być bardzo daleko idące odchyłki. Natomiast na poziomie strategicznym to odchyłki są pomijalne, można tak powiedzieć. Zresztą zobaczycie później, jak będziemy to weryfikować na materiale empirycznym, historycznym. Czyli ten silniejszy, jeżeli ma sprzeczne interesy, to musi w jakiejś formie. Formy mogą być różne, no wojna przede wszystkim. Ale w wojnie to musi do zniszczenia lub zneutralizowania tej armii przeciwnika zużyć nie tylko tyle, ile ten przeciwnik ma, ale jeszcze musi mieć nadwyżkę, jeżeli chce nim sterować. No na przykład pokonano armię naszą w 1939 roku, ale Hitler jeszcze musiał mieć nadwyżkę mocy swobodnej do sterowania tym podbitym terenem. I tutaj miał pewne niedobory, wobec tego zgodził się na pozostawienie w służbie polskiej granatowej policji na przykład. To świadczy o tym, że zdawał sobie sprawę z tego. Zamiast mieć tą policję granatową jeszcze przeciwko sobie na poziomie operacyjnym, to wolą ją mieć podporządkowaną sobie. W ten sposób zwiększała się jego ta nadwyżka mocy, energii, przepraszam, swobodnej. Ale tylko na terenie generalnej gubernii. A gdzie indziej analogiczna była polityka. Okazuje się, że niedawno nawet czytałem taką publikację, że w sumie Hitler dysponował milionem ludzi uzbrojonych, którzy wspomagali go. No na przykład na Ukrainie była policja ukraińska i dywizja SS Hałyczyna. Na Białorusi były też odpowiednie formacje policyjne do zwalczania partyzantki polskiej i radzieckiej. Bolesław Bierut służył tej policji na przykład. Jako ja nie wiem, czy w policji, czy w tym aparacie administracyjnym, już nie pamiętam, policji za szczegóły nie gwarantuję. Później byli tak zwani na Litwie Plechawiciusy, bo dowodził nimi generał Plechawicius, to też były takie formacje i tak dalej, i tak dalej. No, tworzono też kolaboracyjne rządy, no, na przykład rząd Vichy kolaborował i dzięki temu Niemcy nie musieli zużywać swojej militarnej energii swobodnej na okupowanie tego terenu, którym administrował rząd Petena i tak dalej. Ale w Norwegii była troszkę inna sytuacja. Był rząd kolaboracyjny Kuna Kleininga, ale cała Norwegia ze względu na strategiczne... No nie, ale w Norwegii też było SS, jak
już nie pamiętam, jak ono się tam nazywało, też tworzyli formację SS do kolaboracji. Więc w każdym razie musi coś zostać jeszcze do sterowania. I teraz w zależności od tego, ile tego zostało, to będą różne sytuacje. Tu na razie dedukujemy, proszę zauważyć, że ja użyłem tutaj nie S, no bo procenty to jest tylko tekst, który nam pozwala na przeprowadzanie pewnych analiz, ale ja się tu odnoszę do energii skumulowanej, czyli do realnego zjawiska. Ta energia w postaci potencjału przemysłowego, militarnego, kapitałów, jeśli to są oczywiście realne pieniądze, a nie wirtualne, tak jak teraz. No, w tej chwili nieszczęście, słuchajcie, Zachodu polega na tym, że tam nie bardzo wiadomo, co jest pieniądzem wirtualnym, a co realnym. I tam, gdzie dochodzi do urealniania pieniędzy wirtualnych, dochodzi do katastrof. W roku przecież 2008 zaczęło się, ten kryzys się zaczął od tego, że nagle ktoś zaczął, właściciele tych pieniędzy, zaczął żądać transferowania poza teren Ameryki. Nie mówi się, nigdzie nie mogłem dotrzeć do tego, jakie to państwo żądało. To nie Chiny. No bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że Chiny. Bardzo możliwe, że Chiny. W każdym razie doszło w ciągu jednego dnia wtedy krytycznego, doszło do takich transferów, że już musiał ingerować rząd i zablokować. Dalej to jest koniec z gospodarką rynkową i z wolnym rynkiem. Jak już rząd zaczyna sterować wypłatami z banku, no to mieliśmy właśnie w realnym socjalizmie coś takiego dokładnie. Ile to się nakrytykowano, że to fikcyjna gospodarka. Okazało się, że w tej ojczyźnie gospodarki wolnorynkowej przeszli na bezpośrednie ręczne sterowanie, bo bali się, że może wszystko wypłynąć nagle. Być może do Chin, ale nie odważyli się. Skąd ja to wiem? Otóż jeden z senatorów zresztą polskiego pochodzenia o tym powiedział publicznie, ale nie wymienił państwa, do którego to uciekało. Więc to są też formy energii swobodnej, tylko w tej chwili ten system bankowy jest już tak zakłamany, że tam jest bardzo trudno odróżnić pieniądz wirtualny od realnego. I dlatego ten system się musi zawalić. To jest bardzo podobna sytuacja była w ZSRR i całym tym socjalistycznym obozie, tylko tam to może mniej nawet dotyczyło gospodarki, a bardziej tej sfery policyjnej. Oni zbierali informacje, no wszelkie możliwe. Tych śmieci informacyjnych, czyli można powiedzieć z punktu widzenia sterowniczego informacji wirtualnych, było tyle, że oni już nie byli w stanie odróżnić od informacji realnych, to znaczy mających rzeczywistą wartość. Nieopisowe tam były, słucham? Bezużyteczne całkowicie. Co tam było? Zamiast opisowych chociażby to bezużyteczne informacje trzymali w dużych ilościach. No właśnie, głównie jak się czyta, słuchajcie, te oryginały tych dokumentów, one teraz są w IPN-ie. No zresztą śmieć na śmieciu siedzi i śmieciami pogania. To po prostu to MSW było śmietniczką. Ale jest, badacze mają dogmat, że Służba Bezpieczeństwa to byli tacy cudotwórcy, którzy z każdego śmiecia informacyjnego potrafili złoto wyprodukować informacyjne, z każdej rzeczy. Potrafili, no jakby tak potrafili, to by się to wszystko nie zawaliło. Ale to są analizy typu właśnie to, co ja wam dałem o tym cudotwórcach z SB, to po prostu to są analizy typowo idealistyczne. Natomiast jak się weźmie realnie i popatrzy tam w te teksty. No chociaż czasami na świetnikach może się zdarzyć, że nikt może ocenić, ale złoto może być. Może, ale jednak rzadko się zdarza, że ci żebracy, co chodzą tam, czy bezdomni, biedni i po śmietnikach coś zbierają, że stają się milionerami. Bardzo rzadki przypadek, a u nas chyba w ogóle nie wchodzi w grę. Więc proszę was, tak to czy tutaj, wracając do tego kryzysu,
czy Stany Zjednoczone teraz nie zdają sobie sprawy, że żeby móc nie tracić tej energii sterowniczej przy tych kryzysach, to chcą w związku z tym podporządkować sobie sterowanie Hongkongiem. To znaczy chcą, żeby Hongkong... Proszę pana, każdy system autonomiczny, jak tylko może, to stara sobie podporządkować jak najwięcej. A co akurat teraz chcą, to z obliczeń będziemy mówić, a nie z domniemań. Właśnie po to się tego uczymy, żeby takich spekulacji mogli nie prowadzić. Bo my niczego nie prowadzą. Może Hongkong, a może Nankin, a może Sanki, a może jeszcze co innego. Każdy system chce sobie podporządkować jak najwięcej. Ale akurat tam jest styk Ameryki z chińskimi interesami, no to wie pan, no wyjdzie, co z tego jest realne, a co nie. Ale ja nie chcę od razu przesądzać sprawy, bo może jest tak, jak pan mówi. Nie musimy liczyć, tylko się trzeba nauczyć liczyć, nie spekulować, tylko liczyć i robić sformalizowane analizy dedukcyjne. Dedukcja oparta o liczby, proste zresztą. No proszę teraz sobie dalej zanotować. Jeżeli wartość powyższa będzie niewielka, o tak, to delta. W obliczeniach oczywiście moglibyśmy operować tymi S-ami, ale S to jest liczba tylko. To jest procent. A to energia to jest coś realnego. To jest przemysł, to jest wojsko, to jest potencjał demograficzny. Wiemy, wzór Mazura określa nam tę moc. Prawda? No więc tutaj oczywiście odnosimy się do realnej energii swobodnej. O tym zawsze musimy pamiętać, bo inaczej to będą takie błędy jak jednego stroskanego, który teraz siedzi tam pod strażą opłacaną przez siebie. Bo on żył w wirtualnym świecie. Teraz za to żyje w realnym. Że co? Teraz za to. No teraz się znalazł nagle, jak to się mówi, z ręką w realnym nocniku, pełnym ziemi ekskrementów. Więc teraz piszmy dalej. Jeżeli wartość powyższa będzie niewielka, będzie niewielka, wówczas może ona nie wystarczać do skutecznego sterowania grupą państw 2. Nie wystarczać do skutecznego sterowania grupą państw 2. Przecinek, a wówczas mimo pewnej przewagi, a wówczas mimo pewnej przewagi a wówczas mimo pewnej przewagi silniejsza grupa, no w nawiasie jeden rzymskie, nie będzie w stanie narzucić wszystkich swych decyzji grupie słabszej. No to się mówi, że pokonała tą słabszą grupę, ale nie była w stanie jej narzucić swojej woli. No na przykład okupować terenu. Narzucić swych decyzji grupie słabszej. Kropka. W takiej sytuacji musi z konieczności dojść do kompromisu. Rozumiem.
cyklusowe z 18. No tak, coś tego rodzaju. W takiej sytuacji musi z konieczności dojść do kompromisu w stosunkach między tymi dwóch grupami. Przecinek. W wyniku którego następuje podział obszarów sterowania zgodny ze stosunkiem udziałów obu grup w międzynarodowych procesach sterowniczych. To istotna sprawa. Nie zawsze opłaca się walczyć. Można nawet bez walki podzielić strefy wpływów zgodnie ze stosunkiem potencjału. Zresztą jak później zobaczycie, zrobimy sobie analizę tych potencjałów Unii Europejskiej, to zobaczycie, jak to funkcjonuje. Bardzo precyzyjnie, ale ja nie chcę przedać, bo ja z góry nic nie przesądzam. Ja to na razie dedukuję. To jest czysta dedukcja oparta na teorii procesów autonomicznych i państwa traktuje jako procesy autonomiczne. A jak to się będzie miało do rzeczywistości, to potem omówimy na dalszych zajęciach. Rozumiem. Na 30 do pracy, 20 muszę uciekać. No tak, ale Arbeit macht frei. Tam się kieruje tą dewizą. I teraz, właśnie tutaj mówimy dostatecznie dokładnie wielka przewaga, żeby sterować. Czy istnieje, czy można by dedukować, istnieje pewnie takiej bariery, po której już każdą swoją decyzję można narzucić temu zawsze. No to proszę bardzo, ja już dyktuję. Istnieje pewna granica przewagi. Przecinek. Po której przekroczeniu. Można. Nie tylko zneutralizować energię koordynacyjną przeciwnika. Swobodnie. Ojej, no to dobrze, że pilnujcie mnie, bo ja tu dyktuję. Stare rejestraty. Słuchajcie, to ja jestem tu obiektem, za którym się demonstruje rola starych rejestratów. I dlatego na przykład jakby nawet profesor Jacyna Onyszkiewicz zapoznał się z metacybernetyką, to on ma tak mocne stare rejestraty, że ja nie wiem, czy on by nie zaczął mieszać. A jakby zaczął mieszać, to by wyszło no, śmiechowisko dla urbanistów, można powiedzieć. Z tym, że tu w tym wypadku akurat to nie jest dezinformacja, tylko to jest stary język. Bo oczywiście swobodna, tak. Nie koordynacyjna, tylko swobodna. Nie tylko zneutralizować energię swobodną przeciwnika, ale również efektywnie nim sterować. W nawiasie narzucać mu wszystkie swoje decyzje.
propos tego właśnie, co żeście zauważyli, ja podziałałem jako eksponat, jak stare rejestracje są silne. Otóż żebyście wiedzieli, że powiedzmy środki farmakologiczne, psychotropowe, które są przy pewnych typach śledztw używane, podobnie zresztą jak analogicznie jak tortury, tylko tortury to jest stary sposób, barbarzyński, a środki psychotropowe to już cywilizowane. No jak ja słyszę, że Amerykanie stosują tortury, to czy oni są tacy zacofani, czy są sadystami, czy psychotropów nie mają, ani specjalistów od nich. I to jeszcze jakie tortury w Iraku były stosowane, ale nam z więzień ubeckich z czasów stalinowskich. No to też gąs. No przecież to są prymitywne metody. Otóż tu to robię, korzystam z okazji, największego mocarca świata nie stać na środki psychotropowe. Wyrywanie paznokci tam było, jeszcze, kontakt, przede wszystkim podtapianie, znane z filmów Cowboy na Cobyle, z Coltem Canyonie Colorado, prawda, to podtapiał tam drugiego Cowboya, bo najpierw Colta. Pieszczenie prądem. No, prymitywne metody, słuchajcie, ale jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Byście wiedzieli, choć już tu mamy dygresję. Otóż psychotropami jest tak, że jak ktoś miał stare oprogramowanie, a później mu narzucono nowe, aktualne, to pod psychotropami wyjdzie ten stary podkład, te przestarzałe informacje. Natomiast jeśli chodzi o tortury, to jest jeszcze mniej diagnostyczne, dlatego że wtedy człowiek może zacząć pleść jak przysłowiowy piekarski na mękach. To słynne było, no, dawniej tortury były normalne, przepisane prawem. No i jak ludzi torturowali, to pleci absolutne androny. Więc jeżeli tylko chodzi o to, żeby on się przyznał i żeby go skazać na tej podstawie, no to oczywiście jedno i drugie jest równie skuteczne, ale psychotropy są bardziej humanitarne. Natomiast jeśli chodzi o zdobycie informacji użytecznych dla policji czy wojska, to ani jedne, ani drugie metody nie są dobre. A dobre są metody psychocybernetyczne, oczywiście i socjocybernetyczne są znacznie bardziej diagnostyczne, ale to no, akurat w tym roku akademickim nie będziemy się tym zajmować na pewno, bo mamy tutaj makroanalizy przede wszystkim. Słucham? Tortury psychocybernetyczne. No nie, to nie chodzi o tortury, tylko o manipulacje. Tak, manipulacje są najbardziej humanitarne i najbardziej diagnostyczne. Tylko trzeba wiedzieć jakie, kiedy i tak dalej. Czy to jeszcze bardziej tajemnicze były tortury cybertroniczne. Tak jak ci złodzi. No, tak. Jesteśmy jedyni na świecie. Ale tu nie chodzi o tortury. Cybertronikę. Tutaj nie chodzi o to, żeby człowieka męczyć. Chodzi o to, żeby on przekazał informację, jeszcze był z tego zadowolony. To jest dopiero... Jak sobie nie zda sprawy, że jest manipulowany, jak sobie zda sprawę, że jest manipulowany, to zadowolony nie będzie. Ja on sobie nie da. Ja wiem. Mogą lubić być manipulowani. Nie znam tak. A ja znam bardzo dużo. Większość społeczeństwa. Mi się wydaje. Chociaż nie robiłem badań, ale... Ale dlatego, że nieświadomie, ale jakby świadomie... Na tym polega manipulacja. Na tym polega manipulacja. Ale większość naszych działań jest skierowana podświadomie. Przed manipulacją się nie ucieknie. Tam są niskie współczynniki autonomii. Tak, ale to już tak na marginesie. To jeszcze była dygresja, ale... Będę się pilnował, żeby za wiele nie chcą podnosić swojego stopnia autonomii. To jest tak. Tak jest. O, to jest istotna sprawa. No każdy, kto ma przewagę informacyjną, może sterować tym, co ma przewagę informacyjną. I tutaj analogicznie można prowadzić analizy, ale na razie ja tego nie robię w tej chwili. Na razie to są analizy energetyczne, socjoenergetyczne. Taka, ja to nazywam termodynamika cybernetyczna.
No więc teraz, na czym tam skończyliśmy? Tortury cybertroniczne. Nie, nie, nie. Tak, nie. Będę dyktował. To jest tylko tak dla ożywienia zając, to żeby nie były same suche wzory. Ja tortury cybertroniczne, to kolega wymyślił chyba teraz. Ja jestem dobrym propagandystą, nie wierzę. No. A przeciwieństwem propagandysty jest kontrpagandysta. Albo po prostu pagandysta. Dobrze. Co ja powiedziałem? No, wszystkie swoje decyzje. Wszystkie swoje decyzje. Teraz. Jeżeli silniejsza grupa państw dysponuje dwukrotną przewagą, energii swobodnej nad grupą słabszą, dwukrotną przewagą energii swobodnej nad grupą słabszą, to znaczy zachodzi. Jest. I tu napiszemy większe lub albo nie, na początek, jeżeli jest tylko dwukrotna przewaga. To jest 2. Zachodzi coś takiego. Ja od razu będę, to podawał od razu w dwóch zapisach. Co możemy też wyrazić tymi esami, procentami. To znaczy S1 of T1 TN jest 2. S2 of T1 TN. Można tak zapisywać, albo tak, to jest równoważne. Wówczas po zneutralizowaniu energii swobodnej grupy drugiej, w nawiasie słabszej, zamknąć nawias, pozostanie grupie 1 silniejszej, w nawiasie silniejszej, część energii swobodnej, a tu tym równaniem operujemy, delta E1 od, znaczy w skumulowanym okresie T1 TN, badamy to w okresie TN, równa E2, tu z tego wynika. Co takie trudne? Jeszcze dłużej. Nie, no. Po prostu, dlaczego ja tu ciągle podaję przedział T1, TN, a nie samo ten? Można by podać samo ten, ale podkreśla to, ten zapis podkreśla, że badamy energię skumulowaną w pewnym okresie czasu. Wynik wojny nie zależy tylko od tego, co się działo w tym roku, kiedy wojna wybuchła. W bieżącym roku. Wynik wyborów nie zależy tylko od tego, co w danym roku się dzieje. Zależy również od historii systemu.
tu będziemy badać historię od początku powiedzmy rewolucji przemysłowej. A w tych rozważaniach uwzględnia się też... Trzeba być konsekwentnym przez wszystkie lata biegów. A w tych obliczeniach uwzględnia się też zapas mocy, który musi sobie ta grupa pozostawić na wypadek, gdyby jakaś inna grupa chciała przejść nad nią kontrolę? To zależy, czy istnieje jakaś taka inna grupa. To oczywiście zależy, wtedy musimy być na grupę. Uwzględniać naturalnie. Jakby na Hitlera Francję i Anglię zaatakowały, gdyby był na Polskę, to by nie dał rady. To by nie dał rady, oczywiście. I to zarówno Keitel, jak i Jokic w Norymberdze tak zeznawali. Nigdy, ani w 1938 roku, gdyby Anglia, Francja i Polska pomogły Czechosłowacji, ani w 1939, gdyby Anglia i Francja pomogły nam, Rzesza nie była w stanie wytrzymać ataku takiego z dwóch stron. I to zresztą można wyliczyć. Ja wam tu pokażę bez Kajfla i Jodla, wam pokażę, jak to można wyliczyć, nie dysponując żadnymi tajnymi materiałami Wehrmachtu czy innymi, tylko danymi z rocznika statystycznego i odpowiednio diagnostyczną metodą. Najważniejsza jest metoda. Cyryl to Cyryl, te metody najważniejsze. Tutaj zostaje mu jeszcze taka nadwyżka, jak potem ten słabszy miał przed starciem. I teraz proszę sobie zanotować dane. To jest wszystko dedukcja. Proszę się to jeszcze przemyślić samodzielnie. Znaczy mnie się to wydaje oczywiste, ale to z tego nic nie wynika. To powinno być dla was oczywiste, a nie dla mnie. Ale nie dokończyliśmy zdania. No. Pozostaje w grupie jeden silniejszy część. Pozostaje część energii swobodnej. Tak. I dalej piszemy. Jeżeli przed zneutralizowaniem energia swobodna EK2. Jeżeli przed zneutralizowaniem. Neutralizowanie może oznaczać też zniszczenie. Jeżeli przed. No, pod wzorem piszemy po prostu. Jeżeli przed zneutralizowaniem energia swobodna E2S wystarczyła grupie państw 2. Do skutecznego sterowania sobą, wówczas powyższa, czyli ta pozostała część energii 2 wystarczy grupie 1 do sterowania grupą 2. Czyli narzucenia jej wszystkich swoich decyzji. To jest dyktat. Tu zresztą, jak zrobimy te analizy, to zobaczycie, dlaczego ZSRR swój obóz do pewnego momentu trzymał twardo za pysk, a Amerykanie swój o wiele różnie. To nie wynika z żadnych tam propagandowych frazesów, z rachunku sił. Wszystko nam wyjdzie. No dobrze, i teraz z nowej linii. Czyli do narzucenia wszystkich swoich decyzji. Przewagę dwukrotną możemy w związku z tym
znać. Za dolną granicę. Za dolną granicę przewagi. Za dolną granicę przewagi. Pozwalającej na narzucenie wszystkich swych decyzji przeciwnikowi. Możemy więc napisać, że jeżeli jest tu widoczne jeszcze. Tak. A tu pisze. Może być? No tak. No jak nie, to zmarzę i będę tam na górę. Ale jeszcze tu mamy trochę tablicy ekologicznej trzeba. Jeżeli E1. Pisać, że T1. Energia skumulowana pierwszego w przedziale od T1 do TN. To są numery lat. Jest większa lub równa 2 E 2 skumulowanej w T1 TN jest większa równa wówczas grupa państw 1 w nawiasie silniejsza jest w stanie wymusić na grupie państw 2 nawiasie słabszej, zamknąć nawias, wszystkie decyzje zgodne ze swoim interesem. Zgodne ze swoim interesem, przecinek, nawet wówczas, gdy są one sprzeczne z interesem grupy państw 2. Inaczej mówiąc, możliwe jest wówczas nie tylko pokonanie przeciwnika, ale również narzucenie mu swej woli. Powyższą nierówność możemy też zapisać w formie, no tak jak tu, że S1 T1 TN jest większe równe 2 S 2 T1 TN. O! Można tak, tu mamy na myśli,
uwadze energię realną, bo na przykład sumę surówki żelaza lub stali później wyprodukowane od XVIII wieku do danego roku TL. A to jest to. A tutaj to procenty w sterowaniu międzynarodowym. To jest wygodniejsze. Dlatego podaję ten zapis. No dobrze. I teraz proszę sobie zanotować tak. Stosunek S1 skumulowany w okresie T1TN do S2 T1TN może się zmieniać w czasie. I faktycznie się zmienia. Więc to, co dotychczas dyktowałem, to jeszcze było 450-451. A to ze zmianami pewnie, ale to się pisze porównaj, strona taka i taka, jeśli nie jest dosłowny cytat. To też powinny być odsyłacze. A manipulatorzy, jak nie chcą czegoś reklamować, to robią odsyłacz do odsyłacza. Myśmy to zobaczyli na przykład w mojej biogramie w Wikipedii, to ci wikipedyści, te adminy, strasznie nie chciały zamieścić sprostowań w mojej sprawie IPN-owskiej. Tylko publikowany, wiecie, w tym dodatku specjalnym IPN-ów. Bardzo ładne sprostowanie IPN zamieścił w sprawie mego tyriaństwa. No więc nie chcieli tego, jak tam eksplicit te jacyś nasi seminarzyści z Poznania konkretnie wrzucili eksplicite te teksty, też byli wikipedystami, to po 2 godzinach z ogonkiem to zostało usunięte, ale nie całkiem. Ono jest wstawione jako odsyłacz do odsyłacza. Manipulacja, można powiedzieć, genialnie profesjonalna. W sądzie bym nie wygrał, bo powiem, że to jest. I to mało tego. To jest jeszcze tekst przeze mnie, nagrany przez kolegę, przeze mnie mówiony. No to, to co się pan sądzi, to jeszcze ma większą siłę ekspresji, bym powiedział admin Wikipedii. No ale po to, że jest odsyłacz do odsyłacza, powinno być... No o to chodzi, że powinien być ten tekst zrobiony. On jest zresztą dostępny tam ostatnio, przypominając sprawę grabieży naszego mienia narodowego, to kolega Andrzej Wronka przypomniał, tam znajdziecie na jego nowym blogu, jak tam się trochę cofniecie. No aktualne teksty to są wręcz, można powiedzieć, rewelacje informacyjne, a już nie będę mówił co, niech każdy z was zajrzy tam sobie. To jak to jest, a Andrzej Wronka, Blogspot, prawda? Tak, albo po prostu Andrzej Wronka wrzucić w Google wiara, apologia sekty i tam jak to się wyświetli, to z lewej strony jest odsyłacz do tego nowego blogu. Ale to jak się trochę cofniecie, to tam całą tę sprawę, między innymi, ja to nie o tą sprawę chodzi, bo to stara rzecz, tylko chodzi o po prostu grabież mienia narodowego, non-stop. No i tu nawiązuje do tego i między innymi kolega podał kserokopię tych sprostowań IPN-owskich zamieszczonych w tym dodatku specjalnym. No i zaznaczył, że to jest i owszem, w moim biogramie Wikipedii jest, ale jest to odsyłacz do odsyłacza. Po pierwsze nie wszyscy czytają odsyłacze, to ja znam to jako stary belfer. No ale już odsyłacz do odsyłacza to już prawie nikt.
I to jest jeszcze w formie audiowizualnej, więc jak ktoś spróbuje to spisać, jak nie ma specjalnych urządzeń albo specjalnego przeszkolenia, to nie spisze tego. Więc tak to wygląda, tak się manipuluje tekstami. Więc... No ale tu ja mówię nie w celach manipulacyjnych, tylko w celach antyplagiatowych. Jak się z czegoś korzysta i dosłownie pisze, to musi być w cudzysłowie i odsyłacz do materiału. Jak się odtreszcza swoimi słowami, to też musi być odsyłacz, tylko już nie w cudzysłowie, a podaj się porównaj, albo zobacz, i też takie same parametry. Mało tego, słuchajcie, są też takie przypadki, że w tekście jakimś są cytaty z innego tekstu. No to są tacy szpeje, którzy tych źródłowych tekstów nie znają, ale wezmą, wydłubią ten cytat i dadzą tylko odsyłacz do źródła, a nie do książki czy tam artykułu, z którego korzystają. A to jest taki plagiat i to też teraz będzie ścigane. To ja mówię, żebyście się na to nie nadziali, bo po pierwsze plagiat jest to nic innego jak złodziejstwo informacyjne, więc jest moralnie naganny, etycznie naganny. Natomiast w tej chwili będzie to ścigane namiętnie już. Ministerstwo ma takie programy, różni ścigacze będą się tym zajmować, więc żeby się ktoś na to nie nadział mimo woli. A ja mam takie numery, no przyniósł mi ktoś pół pracy doktorskiej do swojej, do wyrażenia uwag i tam tak. Zapożyczeń ode mnie aż się roi, bo bardzo mi było, ale tylko w połowie mniej więcej są odsyłacze, a w połowie nie ma. No. To już jest chyba z lenistwa. To już nie widzę innego wytłumaczenia. Nie chciałbym się tam klikać i pisać zobacz czy porównaj. Jeżeli się bierze cytat z źródła, ale nie sięgając bezpośrednio do źródła, tylko z jakiegoś opracowania, to się daje oczywiście odsyłać do źródła, a dalej cyt za i praca, z której się to zaczerpnęło. To pamiętajcie, no, prowadzimy seminarium na poziomie naukowym, co najmniej magisterskim, więc ja wszystkich swoich magistrantów zawsze tego uczyłem i egzekwowałem. Pamiętajcie, bo inaczej ja nie będę robił żadnych egzaminów, życie was przeegzaminuje. Bo jest takie powiedzenie, jak ktoś nie chce słuchać, co tu się ma, musi, to psi skóry słuchać musi. No dobrze, i teraz proszę was, te stosunki się zmieniają. Oczywiście, gdyby jakieś jedno państwo, grupa państw miało spełnioną na swoją korzyść tą nierówność, to jest tak zwana nierówność nieostra. Większe, równe. No to mogłoby dyktować światu. I taka nierówność była spełniona do mniej więcej 1990 na korzyść czyją? Stanów Zjednoczonych Związek Radziecki. Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Gadania o walce dwóch obozów. To był tego pozór. To było tylko opium dla własnego ludu. Tamci straszyli imperium zła sowieckim, a ci straszyli imperializmem amerykańskim, rewizjonizmem niemieckim, to na terenie Polski. To nie znaczy, że to, czym straszono, było wymysłem. To były realne zjawiska, ale wyolbrzymiane. No i słuchajcie, w momencie, jak ten drugi partner stał się za silny, a nie za słaby, to wtedy go rozwalono precyzyjnie metodami wojny informacyjnej. Ale mówi się, że już to imperium sowieckie, to było tak niewydajne, że się zawaliło, że się trzeszczało w świat i wchodziło się pod własnym ciężarem. To jest dezinformacja do tłumaczenia własnych poddanych przede wszystkim, bo tajemnicze nie wiedzą, jak było naprawdę. A my tu mamy narzędzie, że nie, bez ich łaski możemy sobie sami wnioski wyciągnąć. A to ja to mówię na zapas, bo dopiero będę pokazywał, jak to gra. To jest koncert na jednej strunie, ale tak jak koncert na jednej strunie Bacha. Jedna stalowa struna.
no trochę tam dedukcji do tego i teorii Mazura. Jakoś bez teorii Mazura żaden z ekonomistów i strategów tego nie wymyślił. A ja też, gdybym nie miał pan budowy teorii Mazura, to ten tego skąd się wzięła ta liczba 2? Ta liczba 2 tutaj używana, taka magiczna troszkę była. No ona się bierze stąd, że trzeba mieć tyle energii, żeby zneutralizować tamtego i jeszcze, żeby zostało do sterowania swobodnej energii, tyle ją przedtem miał do sterowania sobą. Dlaczego równo 2? Dlaczego równo 2 akurat taka liczba? To jest dolna granica. To jest dolna granica. Większe równe. Dolna granica. To znaczy to można wydedukować z tego, ale ja wam się przyznam, bez psychotropów, bez picia, że ja miałem podpowiedź nieoficjalną, mianowicie studiowałem generała Mosora, sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny. To o czym wam mówiłem, cytowałem wam. I on zwrócił uwagę, że w nowoczesnych wojnach zdarzył się tylko jeden przypadek, gdzie na szczeblu operacyjnym, mamy tu strategiczne różne analizy, przewaga dwukrotna została pokonana przez tego słabszego. To była bitwa pod Tannenbergiem i później nad jeziorami mazurskimi w 1914 roku Hindenburg i Ludendorff, dysponując 1/8 armią niemiecką, pokonali 2 armie rosyjskie. Samsonowa, a później Rennkampfa. To jest jeden, jedyny przypadek, że dwukrotna przewaga została pokonana. Więcej nie było. Nawet Napoleon, jak już przeciwnicy mieli więcej niż dwukrotną przewagę, to nic mu nie pomógł jego geniusz, ani bohaterstwo armii francuskiej. To dlaczego von Hindenburgowi i von Ludendorffowi coś pomogło wtedy? Nie, to dlatego, że to było możliwe. Rennkampf był też Niemcem Bałtyckim i no podejrzewano, że tam była zdrada, ale w starciu już Samsonowa z Hindenburgiem to już nie wiedziałem, czyli mówimy o nowoczesnej, czyli od XVIII wieku. To były inne czasy. Inne czasy, inna broń. 17. Tak. Nie, to mówiło o 17 od rewolucji przemysłowej. No poza tym ja nie wiem jak tam mierzyć powiedzmy produkcję żelaza w tych krajach. Wiadomo, u Kurowskiego trochę jest. I on pokazuje, że Szwecja, która wtedy wogrowała po całej Europie Północnej i Wschodniej, to właśnie najwięcej żelaza wytapiało. Ta sprawa też tam jest, ale no to za mało tych danych statystycznych, żeby do tej naszej maszynki włożyć. Ale jak ktoś chce, to odsyłam do Kurowskiego, to można się tym dorientować. To my tu mamy, powiedzmy, wyżej troszeczkę. No i proszę was, no ale to wybiegłem do przodu i teraz proszę was, zrobimy sobie oś. Tej osi tu nie ma. Oś czasu, oczywiście. Czas. O, tu jest ten czas rzeczywisty. No i tak, słuchajcie. Tu będzie stosunek S1 do S2. Na tej osi będzie odcinek. Na osi czasu będzie stosunek, właściwie ściśle mówiąc, to będzie nie sam czas, tylko S. 1. Od T. 1. Tn. To S 2 od T 1
gdzieś jakiś tam moment T1. Zmarzę, to za bardzo. To jest ciśnięte. Co my tu będziemy żałować? Potem się zawozuje. Tak. Zrobimy tak. I tutaj będzie. Nie będzie TN. O, myśmy to nazywali TN. Niech tu będzie TN. A tu będzie tak. No to jest dobre pytanie. T. Tu jest gdzieś T1. No to jest teraz początek naszych analiz. W tym wypadku to będzie u nas 1700 rok. Zobaczycie, że tu wyjdzie nam wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wyjdzie, dlaczego Anglia tę wojnę przegrała i tak dalej. Przegrała, musiała przegrać. I tutaj będzie jakiś, powiedzmy, moment. O, weźmy. Te. Dwa. Przy czym S. Jeden. To jeden. No tu widzimy, to jest ten okres kumulacji. Stąd dotąd. Więc piszemy. Od T1 do T2 w tym wypadku. Podzielone przez. Oczywiście. Musi być, bo inaczej to by było trochę tak ściśnięte. S2, T1, T2. O, to ładnie wychodzi. No, okres kumulacji. Wojny wygrywa się nie tylko w momencie wojny. Wojna się wygrywa wiele, wiele lat przedtem. Przez wysiłek. Po pierwsze gospodarczy, po drugie demograficzny, po trzecie szkoleniowo-wojskowy. To, co wojsko robi cały czas, czy jest wojna, czy nie, to jest szkolenie. Wybucha wojna, część wojska idzie na front, ale szkolenie nadal trwa. Bardzo ciekawy, teraz na jednym z blogów jest podany referat Gelena, jeszcze jako wysokiego oficera Wehrmachtu, z 1942 roku, wykład o roli demografii właśnie w wojnie. I to jest wykład dla oficerów Akademii, można by po naszym powiedzieć, Akademii Sztabu Generalnego. Więc zauważcie, Niemcy prowadzili wojnę na Allen Fronten, ale cały czas szkolono kadry. A walkę się prowadzi tylko wtedy, jak jest wojna. W czasie pokoju się walki nie prowadzi, ale szkolenie się prowadzi cały czas. Bez szkolenia nie ma wojska. Może być najwyżej pospolite ruszenie z bronią. Szlachta na Koniesiędzie, kasynowcem na czele i jakoś to będzie. Tyle może być. Więc słuchajcie, tutaj jest to równe 0,5. I odwrotność 2. Tutaj będzie drugi punkt. T3. No to tu kumulujemy oczywiście z tego okresu, czyli będzie S1 od T1, T3 przez S2, T1, T3. No i to będzie równe 1. A tu będzie trzeci taki punkt, no, od T1 licząc, to odliczymy, żeby było równo 2 i tyle. Tutaj raz, dwa, o, mniej więcej.
Tu będzie T4. Wtedy widzicie, co to znaczy N. I tutaj S1 od T1, T4 podzielone przez S2 od T1, T4 jest równe 2. Czyli te dwa punkty to jest odwrotność. Tutaj jest 1, a tu 0,5 i 2. 2 to jest odwrotność, 0,5. I teraz patrzcie. Tutaj w tym obszarze, ja to już nie będę dyktował, tylko narysuję. Tam to jest rozpisane. Wszystko. Tak samo w metacybernetyce w ostatnim rozdziale jest rozpisane. A ja to narysuję wam. A rysunku nie ma ani w jednej, ani w drugiej książce. Rysunek moim zdaniem jest ważniejszy. Więc tak. S1. Nie, przepraszam, nie S1, a 1. To nie jest stosunek, chodzi o 1. Jest hegemonem. Tutaj, w tym obszarze, hegemon, proszę sobie zanotować, hegemon może zarzucić każdą swoją decyzję w drugiej stronie. Pan każe, sługa musi. Tutaj, w tym obszarze, jeden jest silniejszym partnerem. Większość swoich decyzji przeforsuje, ale nie wszystkie, już trochę musi negocjować. Tutaj jest znowu punkt krytyczny, a stąd dotąd, a tutaj już ten 2 staje się silniejszym partnerem. Załóżmy to w cudzysłowie. Tu 2 jest. Role się odwróciły. A tutaj powyżej te 4 już 2 jest hegemonem. No tak. No to chyba jest oczywiste. To cośmy opisali słowami, tutaj jest wyrażony rysunkiem. Proszę sobie napisać. W związku z tym... Sekundę. W związku z tym... W czasie, gdy stosunek udziałów w sterowaniu międzynarodowym, w skrócie S1 do S2, to jest 2, przechodzi przez wielkości dwóch kropek. Przechodzi w wielkości. Przez wielkości dwóch kropek. 0,5, 1,0 i 2,0.
2,0 musi dochodzić do konfliktów. Musi dochodzić do konfliktów. Które mogą mieć różną formę. Nawiasem najczęściej wojny. Energetyczne. Tak, najczęściej. No tak, to są rozważania energetyczne. Najczęściej wojny energetycznej, tak, dobrze. Dobrze, kolejno. Już obecnie to mogą być. Wojny energomaterialne. Wojny energetycznej. No teraz się taka zaczęła w Afryce Północnej. Ewidentnie. Nie daje rady informacyjnej. No, informacyjnie to trzeba by rozwalić przeciwnika. Jak się nie udaje, to jest energetyczne. Tak. Więc no, na przykład w stosunku do Imperium Radzieckiego udało się rozwalić metodami wojny informacyjnej, więc nie było. W Polsce to nawet jeden rozstrzał nie było i zniszczyli przyszłość. Ale jednego, tak. To było wyłącznie metodami. I wszyscy się cieszą. Ale stosunek tych udziałów umożliwiał to. I teraz proszę zanotować jeszcze jedną uwagę. W tym obszarze wygrywa, gdyby tu doszła do konfliktu, to wygrywa jeden. Tu wygrywa dwa. Tu wygrywa ten, kto ma większą aktualną moc swobodną. To można udowodnić, ja już nie będę tu podawał.